Papież uśmiechu, jeden z najkrótszych pontyfikatów w dziejach Kościoła. Kim był Jan Paweł I, wcześniej kardynał Albino Luciani? I wreszcie, co da Kościołowi jego beatyfikacja? Moim Państwa gościem w programie EWTN Dokument jest ksiądz Jacek Skrobisz, autor książki Pokora, historia życia Jana Pawła I. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże Panu, witam wszystkich widzów. Witamy na antenie EWTN Polska. Jest nam bardzo serdecznie miło przywitać się księdza. Księże, ale to tak uporządkujmy. Kim był Albino Luciani? Ja tak starałem się w książce pokazać, że najpierw był człowiekiem, więc żeby nie zaczynać właśnie od, wiadomo, teraz będzie bardziej znany jako Jan Paweł I, szczególnie po beatyfikacji. Natomiast wydaje się, że należałoby rzeczywiście na pewno w jego przypadku zacząć od dzieciństwa, od miejsca urodzenia, od północnych Włoch, prowincji Veneto, przedgórza praktycznie Dolomitów, czy już Dolomitów, i w takiej małej miejscowości przyszedł na świat w 1912 roku i stamtąd wyruszył w ten wielki świat, najpierw do gimnazjum w Feltre, potem do Belluno. To są wszystko miejscowości w dosyć niedalekiej odległości od Wenecji. To taki może być punkt dla nas odniesienia. Potem został biskupem Vittorio Veneto. Też jesteśmy bardzo blisko, dosłownie 100 kilometrów jedne miejsce od drugich, właśnie od Belluno, i potem został mianowany patriarchą Wenecji. Z Wenecji udał się na konklawę, myśląc, że spokojnie powróci do swoich obowiązków patriarchy. 26 sierpnia, w Dzień Matki Bożej Częstochowskiej, został wybrany papieżem. No i rozpoczął swój właśnie bardzo krótki pontyfikat. Odpowiadając tak bardziej właśnie na to pytanie, należałoby powiedzieć, że najpierw był człowiekiem, potem był uczniem, dzieckiem, uczniem, potem kapłanem, biskupem i na końcu papieżem. I myślę, że to ta jego taka zdolność do bycia z ludźmi, bycia blisko ludzi, takie człowieczeństwo towarzyszyło mu przez całe jego życie. I wydaje się, że tak można by go opisać, że to po prostu był człowiek, który też starał się innych ludzi rozumieć, też dla nich żyć. Akcentuje ksiądz tutaj człowieczeństwo Jana Pawła I. To mi się kojarzy, no odsyła mnie to od razu do rodziców, do miejsca, w którym dany człowiek wzrasta. Mała górska miejscowość na północy Włoch, rodzina katolicka, mama, tata. Kim byli ci ludzie? Tata był robotnikiem, stąd takie robotnikiem też, który no, dobrze właśnie by było zawsze poznawać ten kontekst historyczny tego, gdzie właśnie święci wyrastają. Tata niestety musiał szukać jako robotnik pracy w Francji, w Niemczech. Nawet wyemigrował na chwilę do Argentyny, żeby tam przygotować miejsce dla właśnie swojej rodziny. I dopiero w 25 roku, więc tak na kiedy właśnie Albino już był w seminarium, to dopiero ojcu udało się znaleźć pracę w tym rodzinnej dolinie. To tak trochę o ojcu. Ojciec był wdowcem, miał dwójkę dzieci, Amalię i Piję. To były dziewczynki takie 12 i 10-letnie, kiedy urodził się Albino Luciani. I jako wdowiec starał się też znaleźć kogoś do wychowania swoich dzieci, no bo niestety musiał tą rodzinę utrzymać. Natomiast pani Bortola, czyli mama Lucianiego, bodajże 7 lat młodsza od swojego męża,
No była normalną kobietą, prawda, żyjącą w tamtej miejscowości, ale też taka rzecz ciekawa, że radziła się swojego proboszcza, ówczesnego proboszcza, czy ma wyjść za tego Giovanniego, bo miała wątpliwości co do jego wiary i związku z Bogiem. Ona była bardzo pobożna, dużo się modliła, też chodziła do kościoła. I proboszcz miał jej wtedy tak powiedzieć, to właśnie też wspominam w książce, że no może właśnie dzięki tobie uda się tego Giovanniego, czyli tatę Lucianiego, sprowadzić na dobrą drogę. Więc to tak pokrótce, kim byli rodzice. Mama wcześniej też pracowała w Wenecji jako pomoc taka domowa i oni się w Wenecji poznali. Nawet tak wydaje się z tego, co, ponieważ mieszkałem rok w Wenecji, to można powiedzieć, że te spotkania właśnie były tak w połowie drogi pomiędzy pracą Bortoli i miejscem zamieszkania, a sam tata mieszkał na wyspie Murano, tam pracował, też miał taki, tak był taki czas, kiedy właśnie pracował w Wenecji w jednej z fabryk. To tyle o rodzicach. Prości w sumie rodzice, gdzieś ta wiara wzrastała też w niełatwym kontekście rodzinnym, a chciałbym zapytać o to powołanie. Kiedy zrodziło się powołanie w życiu przyszłego papieża? Papież tak dosyć tęsknił za taką właśnie pracą misyjną. On nawet myślał o tym, żeby zostać jezuitą w tym czasie. W ogóle to jest taki ciekawy region, dlatego że stamtąd jest dosyć dużo powołań i też trafiali się tam w tej miejscowości. To trochę trzeba by to też wyjaśnić, jak to wygląda, mianowicie, że był jeden proboszcz i 7 wikariuszy mających swoje kościoły w poszczególnych mniejszych miejscowościach, 7, 8, więc no, proboszcz był zawsze taką figurą i tam się zawsze trafiali tacy proboszczowie światli, jeden nawet założył pierwszą mleczarnię we Włoszech, taką spółdzielnię mleczarską. To oczywiście było ogromną pomocą finansową dla tych ludzi. W muzeum właśnie w Canale d'Agordo można to oglądać. Więc to tak należałoby zobaczyć, że tamte okolice no, są właśnie dla nas nieznane i można by tutaj jakoś tak skupić się na tym, żeby to lepiej poznać. I tak wyrastał. Znaczy, co do powołania, no to wydaje się, że to proboszczowie sami sugerowali ministrantom. Luciani był częstym gościem na plebanii czy w kościele. Była dosyć dobra biblioteka. Proboszcz czuwał nad tym, żeby ci młodzi ludzie dużo czytali. I tutaj jest taka właśnie różnica między tym, co mamy dzisiaj, że to wydaje się, no tak robimy, młody człowiek wybiera swoją drogę, tak? A tutaj widać było to, co się dzieje w momencie święceń, że proboszcz wskazywał, no ty mógłbyś być dobrym księdzem. I to myślę, że taki zasiew tego wołania Kościoła, bo to potem jest powtórzone. To jest ciekawe, to jest powtórzone przez Kościół w trakcie święceń, bo się mówi, niech przystąpią ci, których wybraliśmy, a nie w sensie tylko wybraliśmy teraz, że już spełnili pewne kryteria, ale też zostali wybrani, że Kościół jako wspólnota wiernych na nich spojrzała. Więc no, to tak bym powiedział o tym powołaniu. Miał takie pragnienie, trochę się bał taty, jak tata zareaguje, ojciec. Ale ojciec powiedział mu, że masz być po stronie ubogich. To były te słowa ojca do niego jako takie przesłanie. I to samo mu powiedziała mama, żeby był dobrym księdzem, bo takich słabych księży czy no, nie spełniających swojego powołania to nie potrzeba. Więc to, jeżeli chodzi o powołanie, to należałoby właśnie tak może w takim szerszym kontekście, nie tyle jego rozmyślań, natchnień, co właśnie takiego środowiska, w którym wyrastał.
Tak, zarysowuje ksiądz w sumie bardzo prostą, klasyczną drogę wzrastania, gdzie Matka Kościół jeszcze odgrywała ogromną rolę. No, 7 wikarych na parafii, no to jest coś. Ale to nie wikarzy mieszkający z proboszczem, tylko każdy miał swoją taką mniejszy kościółek, bo tam rzeczywiście to wszystko jest rozstrzelone, ale no tak to wyglądało. I z tej prostej drogi, na tej prostej drodze wzrasta Albino Luciani, a potem kariera, jak rozumiem, w kościele instytucjonalnym, aż do patriarchy Wenecji, a potem wybór na Jana Pawła I. Proszę powiedzieć, skąd takie imię Jan Paweł I? No, papież, czy może najpierw kardynał Albino Luciani, no, miał okazję żyć podczas pontyfikatów tych dwóch papieży. Jan XXIII wybrał go na patriarchę, na biskupa Vittorio Veneto, bo to jest ten akurat czas. Ciekawe są też daty, ja to podkreślałem też w książce. 15 grudnia 1959 roku został wybrany na biskupa Vittorio Veneto i 15 grudnia 1969 roku, 10 lat później, na patriarchę Wenecji. To nie mówimy o konsekracji czy samym objęciu diecezji, ale o tym dekrecie mianującym. Natomiast jak to się stało, tak, że on został wybrany i przyjął to imię, to ponieważ szanował tych dwóch papieży, to powiedział tak, że chciałbym mieć tę mądrość, takie rozeznanie Jana XXIII i taką wiedzę czy erudycję Pawła VI, jego taką mądrość intelektualną. I dlatego i jednocześnie chciał pokazać, że chce tych dwóch papieży naśladować w swoim pontyfikacie, ale też warto podkreślić, że on to zrobił w takim, kiedy wypowiadał te słowa, to mówił to tak, że on oczywiście nie jest w stanie tego zrobić, on się będzie starał, ale właśnie pokornie uznawał wyższość tych dwóch poprzedników, ich ducha nad tym, co jemu przyjdzie zrobić. Więc wtedy też, nie tylko wtedy, ale widać właśnie taką ogromną pokorę tego człowieka. Jan Paweł I to imię, które przybrał kardynał Albino Luciani. No i pontyfikat. Rozpoczął się pontyfikat. On był jednym z krótszych pontyfikatów w Kościele, 33 dni zaledwie. I to pytanie pewnie, z którym spotyka się ksiądz jako autor książki wiele razy. Co mógł wnieść 33-dniowy pontyfikat w życie Kościoła? No, wniósł przede wszystkim to, co potem zostało podjęte przez Jana Pawła II, a więc pewną taką prostotę, bliskość z ludźmi. Pewnie też takie zwrócenie uwagi, że papież nie jest tylko zamknięty w murach Watykanu i stamtąd kieruje Kościołem, że chciał być pasterzem. Bardzo ciekawe są jego pierwsze spotkania i też środowe katechezy. Są też dostępne w takiej formie wideo zarejestrowane, gdzie on podczas katechezy dialoguje, gdzie zaprasza ministranta do tego, żeby mu pomógł tę katechezę przeprowadzić. Rozmawia z tym chłopcem w obecności zgromadzonych wiernych, stara się jakieś tam tą naukę właśnie w oparciu o to, co ten młody człowiek mu odpowiada, mówić. Więc to jest taka rzecz, jeżeli chodzi o taką prostotę. I myślę, że on się tym mógł wyróżniać, takim pragnieniem, bo to był człowiek, który nieustannie był związany z katechezą. Oczywiście potem, kiedy już był w seminarium jako prefekt, czy w diecezji swojej rodzinnej Belluno jako wikariusz biskupi, no to wiadomo, że musiał się dużo zajmować jakimiś
rzeczami, takimi no, papierami, tak, czyli dokumentami. Natomiast to pragnienie katechizowania, właśnie mówienia ludziom o Panu Bogu było w nim bardzo silne. I to by mogło być właśnie takim znakiem, że ten pontyfikat, gdyby prawda, się dalej rozwinął, to wydaje się, żeby był takim, to by było tym wyróżnikiem, prostota, bycie blisko ludzi, też no, takie wsłuchiwanie się, on zawsze miał taki dar, że wsłuchiwania się w to, co ludzie mówią, tak, żeby też no, rozumieć, nie mówić do kogoś, kogo nie, nawet nie znamy. I to była właśnie ta siła Jana Pawła I, tak byśmy mogli ją zdefiniować, siła tej osobowości? Tak, znaczy no, siła, myślę, też takiej ogromnej dyscyplinie, bo on rano wstawał, modlił się w kaplicy, zresztą też jest, to był też taki motyw, kiedy, dlaczego, prawda, znaleziono go zmarłego, ponieważ no, była rano niewypita kawa, którą zawsze przed pójściem do kaplicy wypijał, ona była wcześniej przygotowywana przez siostry. Ten zwyczaj był też w Wenecji, później również w Watykanie. Więc myślę, że tutaj należałoby upatrzeć tej siły i to, co wcześniej mówiliśmy o tym dzieciństwie, to doświadczył głodu, doświadczył zimna, biedy. Wydaje się, że nawet w seminarium, tak mi się przypomina taka sytuacja, kiedy on nie ogrzewał swojego pokoju, żeby jako przełożony, bo on chciał, nie chciał się wyróżniać, odróżniać od kleryków, których pokoje były nieogrzewane, więc taka, myślę, że takie wychowanie górskie to potem też procentowało. No niektórzy mają wątpliwości, czy byłby na tyle silną osobowością, żeby zresztą niektórzy twierdzili tak, że to był motyw sekretnego morderstwa, tak, że on był zdeterminowany do reformy Kościoła i kurii. Natomiast wydaje się, że na pewno by mu te cechy towarzyszyły, takiej właśnie siły wewnętrznej, gdzie naprawdę dużo się modlił i był zdyscyplinowaną osobą, to znaczy taką, która starała się sobie dzień poukładać, żeby ten dzień maksymalnie wykorzystać. No, papież umiera nagle, ksiądz już o tym wspominał, 33 dni od wyboru. Co wiemy o jego śmierci? Tak, no są różne teorie. Ja starałem się bazować na tym, co było przygotowane do procesu beatyfikacyjnego, na pracy pani Falaski, to była wicepostulatorka procesu, zresztą pozycja bardzo obszerna i myślę, że oparta na źródłach i bardzo wiarygodna. I też pewne takie rzeczy, które no, właśnie mieszkając w Wenecji też podpytywałem. Trzeba by wrócić na kilka lat przed wyborem, bodajże 3 lata, jeżeli się teraz nie mylę. Papież zgłosił się do szpitala w Wenecji, na Wydział Okulistyki, do profesora, który później też no, znali się, kontaktowali. I ten profesor no, leczył go, ponieważ w oku miał taki skrzep krwi. Miał wtedy powiedzieć, i to też jest zdanie, które mówię, warto sobie zapamiętać, że gdy się to powtórzy, to taki skrzep wylądował w mózgu albo gdzieś tam zatkałby krążenie, no to może się skończyć śmiercią. I najprawdopodobniej nawał pracy, takie zabieganie, być może to się powtórzyło, nie było robiona sekcja zwłok, więc napisano, że był to zawał. No też lekarze tam dosyć detalicznie opisują to, co z dokumentów, to co widzieli, tak, na dokumentach jest to uwzględnione. Więc wszystko wskazuje na to, że na przyczynę śmierci naturalną. Teraz pytanie, niektórzy na tej podstawie no, różne wnioski wyciągają. I tutaj no, od takich właśnie bardzo szukających sensacji,
czyli między innymi pan Dawid Jalop, pisarz angielski, którego książka teraz no, ostatnio słyszałem nawet 6 milionów egzemplarzy osiągnęła, gdzie no, stara się udowodnić tezę, że na pewno to było sekretne morderstwo i to dlatego, żeby przykryć malwersacje finansowe w Watykanie. Więc to taka skrajna jedna teza poprzez takie właśnie bardzo, bardzo pobożne typu, że no wiedział, że zaraz, bo się tak dziwnie żegnał z nami, a to siostry mówiły, czy jego brat właśnie mówi, tak dziwnie się zachowywał, czy gdzieś tam miał powiedzieć, że ktoś inny będzie wybierał gdzieś tam następców, czy jakieś osoby, nie on. Więc to jest skrajności. Ja myślę, że należałoby wybrać, to sugerował taki też autor książek o między innymi o Janie XXIII, pan Marco Roncalli z rodziny właśnie papieża Roncalliego, kuzyn. On mówił, że tam, gdzie ktoś ma umysł szukający sensacji, to na pewno tą sensację znajdzie i należałoby raczej podchodzić do tej śmierci spokojnie. Można by dodać tutaj zdanie kardynała Ratzingera, że on tak mówił od siebie, że pod wiadomości, którą otrzymał, że zmarł Jan Paweł I, to tak się poczuł trochę źle, jakby tak mówił, że tak jakby ich wybór został zakwestionowany przez Pana Boga. Ale wydaje się, że ja tak przynajmniej widzę, że Pan Bóg wie, co robi, to znaczy potrzebny był ten też krótki pontyfikat. Pewnie też dlatego to jest taka, nie wiem, teza, która też zrodziła się właśnie w trakcie różnych rozmów, które prowadzę na temat książki Jana Pawła I, że może to dodało odwagi, żeby właśnie na stolicę Piotrową wybrać kardynała Wojtyłę. No i właśnie kardynał Wojtyła przyjmuje imię właściwie po Janie Pawle I, Jan Paweł II. No co to oznacza? Czy to oznacza kontynuację takiego krótkiego pontyfikatu? No ten następny był bardzo długi. No właśnie najpierw może trzeba by zobaczyć, że papież kardynał Wojtyła był intelektualistą, więc na pewno taka koncepcja, żeby pokazać pewną ciągłość tak od Soboru Watykańskiego II zainicjowanego przez Jana XXIII i potem kontynuowanego przez Pawła VI, no na pewno mu zależało na tym, żeby to pokazać i ten pomysł, który zrodził się, czy natchnienie, które miał Jan Paweł I, no podjął, tak? Co do jeszcze takie rzeczy związane tych dwóch osób, oni się raczej tak nie znali. Dotarłem do świadectwa, gdzie na powiedzmy 90% jechali samochodem podczas jednego z synodów biskupów. Byli razem podwożeni przez jednego z włoskich księży, więc pewnie mieli okazję te kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, ze względu na korki włoskie, rzymskie, minut rozmawiać. To jest właśnie taka powiedzmy ciągłość. Natomiast potem Jan Paweł II odwiedził Canale da Gordo, oczywiście w rocznicę śmierci, prawie tam oficjalnie mszę świętą, ale może pamiętamy, papież lubił spędzać wakacje w górach. Jeździł do takiej miejscowości, to akurat też zdarzyło mi się tam być, w tej miejscowości, kiedy Jan Paweł II spędzał swoje wakacje. Do takich miejscowości w Dolinie Agordo i jeździł do Lorenzago, do takiej miejscowości Lorenzago i stamtąd wyruszał w wycieczki piesze. I pewnego dnia właśnie dotarł również do Canale da Gordo, incognito, proboszcz nawet go nie rozpoznał, modlił się w kościele, więc myślę, że jakiś tam sentyment, chociaż to są bardzo takie słabe, mało faktów, ale myślę, że na pewno jakiś sentyment dla swojego poprzednika miał i taką, jak mówię, stymę, tak, że darzył go pewnie szacunkiem. Wytłumaczmy naszym widzom również, dlaczego papież uśmiechu, skąd ten tytuł? Ja to zaczynam trochę tak negatywnie, bo to pytanie się często pojawia, tak? Czy można się uśmiechać, jak ktoś mi mówi, że wydarzył się pewien wypadek, czy kiedy księża nie chcą mnie nie słuchać, czy no jestem powiedzmy niezrozumiany.
Na pewno uśmiech był takim elementem, który zjednywał mu ludzi, tak? I to widać, szczególnie właśnie w tej ostatniej fazie, kiedy został papieżem, często się uśmiechał, widać ten uśmiech, który towarzyszył mu na audiencjach ogólnych. I myślę, że to był też taki sposób do komunikacji. Natomiast czy ja bym nazwał go papieżem uśmiechu? No, tak jak patrzę na życie, to tam nie było, ja mówię, bo po polsku nie było do śmiechu, tak? Bardzo dużo takich prób, nawet to też opisuję w książce jako taką rzecz nową podczas audiencji dla jednego z hierarchów Kościoła prawosławnego, tenże właśnie patriarcha umierał na jego rękach, tak? I wtedy papież tak miał powiedzieć, Albino Luciani miał powiedzieć: o Boże, i znowu mnie takie rzeczy spotykają, więc jako próby, tak? No, na pewno śmierć rodziców też była taka trudna dla niego, i mamy, i taty też przeżywał ją jako ksiądz. Więc myślę, że wtedy o ten uśmiech trudno, kiedy są jakieś takie trudności poważne, ale rzeczywiście to był taki sposób do komunikacji, może niezamierzony w sensie takim, że no, będę się uśmiechał, to mnie teraz ludzie będą do mnie się zwracali czy lgnęli, ale na pewno jako taki sposób zainicjowania rozmowy czy bycia w kontakcie z drugą osobą. Porozmawiajmy chwilę jeszcze o beatyfikacji Jana Pawła I. Przed nami ta uroczystość w Kościele. Zanim zapytam o to, co wniesie ta beatyfikacja, każda kanonizacja wnosi w życie Kościoła bardzo wiele, no to chciałbym zapytać o sam proces beatyfikacyjny. Kiedy on się rozpoczął, jak długo trwał? No tak, proces rozpoczął się bodajże 20 lat temu, ja tak dokładnie w tej chwili wszystkich dat nie odtworzę, czy nawet 25 lat temu, został zainicjowany przez diecezję rodzinną Belluno-Feltre i tam te fazy procesu przechodziły różne fazy, właśnie poprzez zbieranie materiałów, potem przesłanie ich do Rzymu. Ale rozumiem, że ta sława świętości jakby szła za osobą Jana Pawła I. Bym powiedział w ten sposób, że były osoby, którym bardzo jakoś tak zapadł, był bliski sercu. Tak? I gdyby nie determinacja, bo utworzono też takie centrum myśli Jana Pawła I, zebrano bardzo dużo, no, może nawet ponad 90 kilka procent jego przemówień. Ja korzystałem, kiedy pisałem książkę, korzystałem z takiego zbioru Opera Omnia, czyli dzieła wszystkie, to nie są wszystkie, ale więc były osoby, które tym się zajmowały i to oczywiście nieodpłatnie, spontanicznie, więc na to chciałbym przede wszystkim właśnie odnośnie procesu zwrócić uwagę, że zawsze był ktoś, pytanie, czy to jesteśmy w telewizji katolickiej, więc możemy powiedzieć, że z natchnienia Bożego na pewno, tak, że był ktoś, kto chciał, żeby no, był wyniesiony na ołtarze, żeby nie tylko był taką osobą, która, gdzie zostanie mu, już jest taka płyta poświęcona w jego miejscowości rodzinnej, czy w tych miejscach, gdzie był, czy wykuty jako kolejny patriarcha Wenecji w takim ciągu patriarchów w domu biskupim, biskupa Wenecji. Więc kilku osobom zależało. Do tego procesu był potrzebny cud. W 21 roku został zatwierdzony cud, który wydarzył się 10 lat wcześniej, w 2011 roku w Argentynie. Dziewczynka, która była już umierająca na epilepsję, na zapalenie płuc w szpitalu w Buenos Aires, przez stawiennictwo, przez modlitwę, którą zaproponował proboszcz, który tam nad nią się modlił, razem z matką, jeszcze dwoma siostrami, pielęgniarkami, została uzdrowiona, potem badano ten cud, czy to nie jest jakaś powiedzmy, zbieg okoliczności. Więc
tak to wyglądało, że najpierw oczywiście należało zebrać materiały, przesłać je do Rzymu, ocenić, tak, to dosyć długo trwało, ale tak jak mówię, nie zabrakło ludzi zdeterminowanych, którzy chcieli, czy pisali, czy biskupów, między innymi biskupa Belluno, diecezji Belluno Feltre, któremu zależało też, żeby no, ktoś, kto urodził się w tym regionie, był też uznany za błogosławionego. I zawsze była ta dobra pamięć, o której ksiądz wspomina, czyli zawsze był ktoś, kto dobrze pamiętał, kto był zmotywowany, żeby sprawę popychać do przodu i zawsze jest to bardzo ważne przed beatyfikacją. Księże, pytanie o beatyfikację i Kościół. Jakie znaczenie, co wniesie ta beatyfikacja, jak ksiądz uważa, w życie Kościoła powszechnego? No tak, patronom dajemy różne, prawda, takie atrybuty do ręki, tak, do rozpoznawalności. Tak się nawet trochę plastycznie zastanawiałem, co by można temu Lucianiemu włożyć. No wiemy, ręki. Że uśmiech może nie do końca. No może jakby był uśmiechnięty, tak. Znaczy, no tak, ale no, może by była to jakoś tam znak rozpoznawczy, bo raczej o innych papieżach nie mówimy, papieży uśmiechu, tak. Natomiast tak myślę, że nie da się pokazać pokory, nie da się pokazać prostoty, tak? Jakąś rzeczą symboliczną. Kiedyś odwiedził, czy miał audiencję dla ludzi z diecezji, bodajże Vittorio Veneto, i tam mówił o tym, o takim pomniku emigranta, że on idzie z motyką, że wystaje mu z kieszeni różaniec, że właśnie gdzieś tam z tobołkiem opuszcza rodzinne strony. Myślę, że to, co mógłby wnieść jako papież, być jakimś patronem, to właśnie takiej prostoty, szczególnie prostoty, której myślę, wydaje, że cały czas się musimy uczyć, jako szafarze tajemnic Bożych, jako duchowni, potem dalej patrząc hierarchowie, ale myślę, że należałoby, ja mówię ze swojego poziomu, swojego ogródka zacząć, więc też szacunku dla drugiego człowieka, prób zrozumienia, więc tutaj mógłby być patronem takiej prostoty, próby dotarcia do tych, którzy, no bo też starał się być obecny wśród robotników, którzy wcale takich sympatii kościelnych nie mieli, wśród ludzi, którzy no, myślą też inaczej i od nich też nie stronił, więc tak bym to oceniał, że to by był ten dar dla Kościoła. Człowiek, papież, prosty i pokorny. Chcemy cnotę pokory, która dzisiaj jest niepopularna, jeżeli chcielibyśmy ją, ale na pewno bardzo dobra w kontaktach z ludźmi, tak? To mamy też kolejnego orędownika w niebie. Będziemy mieli to już oficjalnie za kilka dni. To bardzo ważne, co ksiądz powiedział. Pokora, prostota. Celem jest drugi człowiek, ten prosty, ten z tych warstw robotniczych, prostych. Takich orędowników dzisiaj myślę, że potrzebuje Kościół, ten również już niebiański. Przed nami beatyfikacja Jana Pawła I, a my bardzo Państwu polecamy książkę księdza Jacka Skrobisza, który dzisiaj był naszym gościem, Pokora, historia życia Jana Pawła I. Księże, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybliżenie nam postaci, która w Polsce, no co tu dużo mówić, nie jest tak znana jak jego następca Jan Paweł II, ale cieszymy się z tej beatyfikacji i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.